10, 9, 8, 7. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 szalonych momentów Ricka z The Walking Dead. You better run. Put your guns on the floor and kneel. Przyjrzymy się scenom, w których miły policjant nie był taki miły. Ponieważ zahaczymy o kilka punktów fabuły, uważajcie na spoilery. Jaka jest wasza ulubiona scena akcji Ricka Grimesa? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Wycięcie szwendaczy w więzieniu. Rick dowiaduje się, że jego żona nie żyje i ogarnia go poczucie straty. Swoje uczucia przepracowuje, chwytając siekierę i rąbiąc uwięzionych szwendaczy. W ciemnych korytarzach udaje mu się samodzielnie wyciąć ich absurdalną liczbę. To oszałamiające samo w sobie, ale jego szaleństwo polega na tym, że przez cały ten czas nie wypowiada ani jednego słowa. Sposobów radzenia sobie z żalem jest wiele, ale szał Ricka jest najbardziej przerażającą metodą, jaką widzieliśmy. Rick, why don't you just come on out with me? Okay? Rick. Numer 9. Walka z Pitem. Keep walking. What? What are you... Krótko po przybyciu do Aleksandrii, dr Pete złowieszczo wita Ricka. My wife cut your hair. Yeah. Welcome to Alexandria. Rick jest nieufny wobec Pita, bo ten nadużywa alkoholu i maltretuje swoją rodzinę. Napięcia między nimi narastają, aż w końcu dochodzi do walki. Nieważne, że lekarz jest większy, ani że obaj wypadają przez okno. Rick jest tak skupiony, że odpycha swojego syna Karla, gdy ten próbuje przerwać walkę. Pozostawia lekarza przy życiu, ale kiedy liderka Aleksandrii, Diana, decyduje, że chce, by Pete odszedł na dobre, Rick nie ma wątpliwości. Rick. Do it. Numer 8. Eliminacja Tomasa. Rick zawiera układ z grupą więźniów dowodzoną przez Tomasa. Były zastępca szeryfa zgadza się pomóc w zamian za jedzenie. We'll take half. In exchange, we'll help clear out his cell block. Didn't you hear him? There's only a little left. Bet you got more food than you got choices. W trakcie wspólnej walki ze szwendaczami Tomas próbuje pozbyć się Ricka, jednocześnie pozorując wypadek, ale Rick przeżywa i brutalnie zabija Tomasa. It's coming at me, bro. Yeah, yeah, I get it. I get it. Więzień Andrew próbuje się zemścić, ale Rick ściga go i zostawia na łasce szwendaczy. You better run. Nawet twardzi więźniowie byli bezradni wobec wkurzonego Ricka. Zdrada to największy błąd, jaki można popełnić. Sir, please, please listen to me. It was them that was bad, it wasn't us. Oh, that's convenient. Numer 7. Ucieczka z Terminusa. Sprawy nie wyglądały za dobrze, kiedy Rick i reszta dotarli do Terminusa. Zostali pojmani przez grupę, która postrzega ludzi jako wykwintne posiłki. You're really gonna let me do this? Well, let me take you out there. I'll show you. Not gonna happen. This might. Ale Rick wywija się dzięki ukrytemu kawałkowi drewna. Podczas eksplozji uwalnia się i zabija dwóch wrogów. Oswobadza swoich sojuszników, zabija szwendaczy i przy pomocy skradzionej broni przebija się przez żywych i nieumarłych przeciwników, dopóki nie połączy się z rodziną. Ten sukces daje mu tyle adrenaliny, że chce wrócić do Terminusa, by wykończyć mieszkańców. Chociaż na razie nie mógł się zemścić, to mógł się cieszyć z takiej ucieczki. They don't get to live. Rick, we got out. It's over. It's not over. Numer 6. Pokonanie kolczastego Winslowa. I'm Rick. We own your lives.
You want to buy them back? Przygotowując się do walki ze zbawcami, Rick znajduje się na łasce grupy złomiarzy. Chce sojuszu z ich przywódczynią Jadis, ale ona odmawia negocjacji, dopóki Rick się nie wykaże. Następnie wpycha go do dołu i zmusza do walki z pokrytym kolcami szwendaczem o imieniu Winslow. Rick nie ma żadnej broni i nie może dotknąć wroga bez zranienia się, ale stosuje się do rady Michonne i zwalnia śmieci wokół siebie na Winslowa. Potem wykańcza kolczastą maszynę kawałkiem szkła. Zwycięstwo w tej walce na arenie jest jednym z najbardziej imponujących osiągnięć Ricka Grimesa. Rick can do anything. Numer 5. Zasadzka na Negana Solo. You are out of bullets. Come on up. Rick chce wcześniej zakończyć wojnę ze zbawcami, zastawiając zasadzkę w pojedynkę na ich przywódcę Negana. Kiedy obaj rozbijają swoje auta, Rick wychodzi z wraku i strzela. Ignoruje szwendaczy, gdy ściga Negana do ciemnego budynku. Ich późniejsza walka to mocne ciosy, uniki i mnóstwo drwin. This is where you die. In the dark. All alone. What the hell is your problem, Rick? Chociaż Rickowi udaje się podpalić ukochaną broń Negana, nie zabija przywódcy zbawców. Wykazuje niesamowitą determinację i odwagę podczas poszukiwań i dzięki temu, ignorując ból i szansę, pokonuje Negana w rewanżu jeden na jednego. Negan's alive. But his way of doing things is over. And anyone who can't live with that will pay the price. Numer 4. Spełnienie obietnicy. It wasn't just a trap, it was gonna be a choice. You join us or feed us. Jednym z najobrzydliwszych złoczyńców w The Walking Dead był lider Terminusa, Garrett. Przy pierwszym spotkaniu Rick obiecał, że się go pozbędzie. Po uniknięciu jego gniewu, Garrett popełnia fatalny błąd i daje się zwabić w pułapkę. Rick ledwo powstrzymuje wściekłość, kiedy uświadamia mu sytuację. And we will never cross paths again, I promise you. But you cross someone's path. Sięga po broń, którą obiecał zakończyć życie Garretta. To, że Rick zaplanował tę scenę, jest naprawdę niepokojące. Chociaż jego działania są prawdopodobnie zrozumiałe dla kogoś tak nikczemnego jak Garrett. I'm just making sure it's a big play. Remember what these people are capable of. Numer 3. Walka z Hordą. Okazuje się, że więzienny szał Ricka był tylko rozgrzewką dla Aleksandrii. Po ataku szwendaczy Carl zostaje ciężko ranny, a Rick postanawia sam zmierzyć się z Hordą. Przedziera się przez szwendaczy uzbrojony tylko w siekierę. Otoczony i bez nadziei na ucieczkę, nie chce przestać atakować. Jego szalony pokaz odwagi i wytrwałości ostatecznie inspiruje innych mieszkańców Aleksandrii do powstania i walki z Hordą. Pewnie gdyby dać mu więcej czasu, sam by sobie z nimi poradził. Numer 2. Ranny niszczy most. Horda napada na jego rodzinę i przyjaciół, a Rick zgłasza się na ochotnika, by ich odciągnąć. Come on, let's go. Wait. I'm gonna stay back, lead him away from the camp. What? I'm staying. No, man. I'm not giving up on it, not yet. Ciężko ranny po zrzuceniu przez konia traci wiele krwi i ma halucynacje, ale nadal odciąga szwendaczy od swoich bliskich. Dociera na most i zbiera siły, by powalić kilku wrogów toporem, a potem używa pistoletu do podpalenia lasek dynamitu. Eksplozja niszczy most i usuwa wielu szwendaczy, ale niesamowite jest to, że Rick przetrwał zarówno ranę, jak i eksplozję. Czy on jest nieśmiertelny? You're gonna be okay. I'm gonna save you. Zanim ujawnimy nasz dzisiejszy numer 1, pora na kilka wyróżnień. Użycie liny do prania jako broni. Uderza w Boba samochodem. Stop right now. Stop.
kończy odliczanie wcześniej. 10, 9, 8, 7. Zadarcie z Neganem. Likwidacja dwóch kolesi z baru. I don't know. I hear Nebraska's nice. Nebraska. This guy. Każdego tygodnia czekają na was nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco. Numer 1. Ugryzienie Joe. Maybe this place isn't even there anymore. Oh, dearie me. You screwed up, asshole. Spokojny moment między Rickiem i Michonne zostaje całkowicie zniszczony, gdy pojawia się Joe i jego gang szabrowników. Joe sugeruje, że zastrzeli wszystkich, więc kiedy Rickowi nie udaje się uderzeniem zdobyć przewagi, robi jedyną rzecz, jaka przychodzi mu do głowy. Gryzie swojego przeciwnika. Gang jest wstrząśnięty, a Rick, Michonne i Daryl są w stanie przychylić szale zwycięstwa. To ugryzienie to moment, w którym zaakceptował swoje najbardziej dzikie i zwierzęce instynkty. Był gotów odłożyć na bok swoje człowieczeństwo, by ocalić tych, których kocha. Hey, what you did last night. Anybody would have done that. No, not that. Podobał wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla was mamy. Po więcej wbijajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.